Witajcie na naszym kanale Slotcar Hobby. Dzisiaj druga część filmu na temat forum torysamochodowe.pl. A dzisiaj obejrzymy sobie, w jaki sposób zarejestrować się na forum, zalogować i korzystać z funkcji administracyjnych i postowania postów, tak żeby Wam było prościej i łatwiej. Zapraszam do oglądania. No i jak jesteście nowym użytkownikiem forum, wchodzicie na stronę główną, możecie oczywiście przeglądać sobie całe forum, ale też fajnie uczestniczyć i komentować, zadawać pytania, ale również i zaprezentować swoje dokonania, jeśli chodzi o budowę torów samochodowych Slotcars. Jeśli nie jesteście jeszcze zarejestrowani, tutaj w prawym górnym rogu jest przycisk zarejestruj się. Rejestracja jest bardzo prosta. Widzicie, tutaj jest do zaakceptowania regulamin, akceptujemy i mamy panel rejestracyjny. Oczywiście wpisujemy sobie nas, ja tu wpiszę oczywiście testowego użytkownika, hasło podajemy. Standardowo i adres e-mail, pod jakim chcecie być zarejestrowani. Tutaj jest taka jedna rzecz, którą chciałem napisać, ponieważ nie wszyscy z Was traktują to poważnie, dlatego tutaj dałem prośbę o napisanie uzasadnienia takiego, które ma sens. No, jest to spowodowane koniecznością odfiltrowania botów, które logują się na forum i mają jeden za jedyny cel publikowanie reklam. Dlatego tu wpisujemy jakiś uzasadniony cel. Na przykład bardzo podobają mi się tory samochodowe i chcę zbudować swój. O! Robimy wyślij. I w tym momencie na Wasz e-mail powinien przyjść mail. Zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj dostaniemy maila. O. Maila, który właśnie już nam przyszedł. O. Obecnie przyjąłem taką procedurę, że muszę każdego nowego użytkownika zaakceptować, ja lub inny administrator, i tu wiecie, że już jesteście zarejestrowani, natomiast jeszcze z konta nie możecie korzystać. I po akceptacji dostajecie znowuż takiego maila. O, konto zostało uaktywnione i teraz już będziecie wiedzieć, że konto jest aktywne i możecie z powrotem wrócić do forum i się zalogować. No dobra, przechodzicie do forum, możecie się zalogować, klikamy tutaj w zaloguj się. Ja już tutaj wchodziłem na to hasło, dlatego mi się wyświetla, więc wpisujemy nazwę użytkownika testowy, hasło swoje. Możemy tu zaznaczyć, żeby zapamiętał mnie w cookiesach, czyli po ponownym wejściu nie będzie wymagał logowania, jak możemy ukryć swój status podczas sesji. Klikamy zaloguj się i już jesteśmy zalogowani. Po czym widać, że jesteśmy zalogowani, widzimy tutaj powiadomienia, prywatne wiadomości i naszą nazwę użytkownika, którą żeśmy sobie wybrali. Co jest jakby podstawową plusem zalogowania, to jest oczywiście możliwość dodawania postów. Spróbujmy teraz takiego posta dodać. Tutaj przejdziemy do tego wątku o torze Vavarace, o moim torze. Ostatni post. Możemy sobie przeglądać, możemy w każdej chwili dodać odpowiedź, jakby swój własny post. Tutaj klikając ten przycisk odpowiedź. O, i pojawia się takie okienko, bardzo proste, możecie dodać sobie jakąś ikonkę,
na przykład tutaj serduszko. No i możemy napisać, to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. No, tutaj się dużo napracowaliśmy nad tym torem, więc fajnie samemu się pochwalić. I oczywiście buziaczki tutaj, buźki, o, też można dodać. Możemy oczywiście robić formatowanie tekstu italikiem, boldem, podkreślenia, cytaty, kod, wstawiać obrazki, ale wtedy potrzebujecie jakby odnośnik do tego obrazka, bo obrazki wstawia się jeszcze w innym miejscu lub linki. Tak samo można wybrać wielkość czcionki i można również wstawić osadzony film z YouTube'a. Nie sam film oczywiście w poście, ale osadzony film z YouTube'a. Jak to wygląda? Możemy szybko to spróbować zrobić. O, widzicie, tutaj się pojawia taki znacznik. Między ten znacznik przeklejacie adres z YouTube'a filmu, który chcecie wstawić. Ja obecnie nie będę tego wstawiał. Tak samo jest z linkami i z obrazkami. Widzicie, tu macie URL. To oczywiście będzie tak wyglądało. Tu wstawiacie odnośnik, jaki chcecie wstawić. Tak samo z obrazkiem. Po prostu kopiujecie z góry przeglądarki ten obrazek, adres obrazka czy adres odnośnika. No i tutaj będzie go wtedy widać. Będzie można go kliknąć. Bardzo ważna sekcja również tutaj w załącznikach. Tutaj polecam, żeby klikać powiadamiam o nowych postach w tym temacie, dlatego, bo wtedy jeśli ktoś odpowie na ten post albo coś nowego będzie w interesującym Was temacie, będziecie zawsze dostawać mailem powiadomienie i będziecie mogli sobie sprawdzić bez ciągłego sprawdzania, czy ktoś odpisał, czy nie odpisał. Czyli warto tutaj zahaczyć ten fistaszek, tak żeby dostawać nowe wiadomości. No i oczywiście zdjęcia, czyli jeśli chcecie przesłać zdjęcia, to do 8 MB wielkości możecie dodać pliki. Zaraz spróbujemy coś podpiąć. O, teraz podepnę, wybrałem dwa pliki i podpinamy tutaj pliki. Jak widzicie, one się załadowują na serwer. Możemy wstawić je w tekst, ale lepiej tutaj zostawić. Piszemy komentarz, jak chcecie, w którym będą się lepiej indeksować i już nasz post jest gotowy. Możemy sobie podejrzeć ten post, ściskając podgląd. I tu widzicie, jak będzie wyglądał taki post. Jeśli już jesteśmy zadowoleni, no albo nie do końca, chcemy później dokończyć, to zapiszemy kopię roboczą. Dlatego tu trzeba uważać, że nie będzie tam zawartych zdjęć. Więc jeśli macie podpięte zdjęcia, to lepiej post od razu opublikować. No i publikujemy przez wciśnięcie wyślij. Już nasz post jest na forum. Zdjęcia się pokazują. Tu też jest taka fajna opcja, że te zdjęcia uruchamiają się w takiej przeglądarce i można obejrzeć je w pełnej wielkości, co jest znacznie przyjemniejsze niż oglądanie takich małych zdjęć. Dlatego też polecam nie wstawiać ich w tekst posta, tylko zostawiać je tutaj jako załączniki do danego posta. Co jeszcze jest takie, o czym warto powiedzieć? No to oczywiście powiadomienia. Tu będziecie dostawać informacje nie tylko mailem, ale również tutaj o miejscach, gdzie zostały odpowiedziane na Wasze posty, gdzie dostaliście odpowiedzi, jak i również możecie wysyłać wiadomości prywatne do innych użytkowników. Jak jesteście nowym użytkownikiem, to możecie wysyłać prywatne wiadomości dopiero jeśli osiągniecie pewien limit postów, który w obecnym przypadku wynosi 5 postów. No, jest to też spowodowane pewnym spamowaniem forum, czyli trzeba ten limit osiągnąć i wtedy dopiero będziecie mogli znajdywać już użytkowników i wysyłać posty w tym miejscu. Będziecie widzieć też otrzymane. No, jest to taka swoista książka adresowa, jak i również skrzynka maili wewnętrznych forum, na których można się komunikować. Bardzo fajne do użytku między użytkownikami.
Jeszcze oprócz tego mamy kolejne zakładki, ogólne, profil, ustawienia witryny, grupy, przyjaciele i wrogowie. To niestety jest błąd, tutaj tym się nie przejmujcie, tego nie używajcie. Ogólne, no to tutaj widzicie, w jakich postach najczęściej, w jakich tematach się uaktywniacie, jakie obserwujecie fora, czyli tam, gdzie zaznaczyliście, żeby obserwować forum, jakie macie zakładki. Też można zakładki robić do poszczególnych forów, to co jest ciekawe. Kopie robocze, czyli jak robicie prywatne wiadomości, to wtedy też widać tutaj, jakie macie kopie robocze. Jakie załączniki, to są te zdjęcia właśnie, które przesłałem. No i powiadomienia też, które tutaj są. To jest taki fajny panel administracyjny forum, gdzie możecie sobie wszystkie te swoje aktywności przeglądać. Tak samo możecie, jeśli chcecie, uzupełnić swój profil swoimi zainteresowaniami, linkami, stroną, też możecie swoje hobby pokazywać, swoje strony, możecie redagować podpis w waszych mailach, tak żeby on automatycznie się dodawał. Awatar, też zachęcam do wstawienia awataru, czyli tego znaczka, który pojawia się koło postu. No, są pewne awatary już wcześniej przeze mnie wybrane. Możecie je sobie stąd wybrać. Nie mamy dużo tutaj do wyboru, ale to też nie jest takie ważne. Możecie też swój własny awatar przesłać. Ustawienia konta, tu możecie zmienić hasło. Ustawienia witryny, tu jakby ustawiacie, czy użytkownicy mogą się kontaktować za pomocą maili. Możecie skasować tą możliwość. Tak samo prywatne wiadomości, czy chcecie otrzymywać, czy chcecie pokazywać, żeby status pokazywał się wasz. No i to są takie główne ustawienia globalne. Te rzeczy proponuję nie zmieniać. To są już szczegółowe rzeczy, takie jak wyświetlanie obrazków. One wszystkie są ustawione na tak, żeby wszystko się uświetlało. Też proponuję nie zmieniać. Tu macie powiadomienia. Możecie więcej sobie odhaczyć rzeczy, które chcecie dostać e-mailem. Wszystkie aktywności, które tutaj są wymienione, są w sekcji powiadomień tutaj na górze, jak widzicie. One są tutaj wyświetlane, natomiast tylko te dwa są wysyłane do was mailem, czyli ta, który przy tworzeniu forum, jak odhaczyliście fistaszek dotyczący powiadamiania was o nowych wiadomościach, o nowych postach, to właśnie to rzeczy dostaniecie mailem. Reszta dostaniecie tylko na forum. Jak chcecie, wszystko możecie odhaczyć, żeby dostawać mailem. Jeszcze mamy zakładkę przyjaciele i wrogowie. No i możecie zdefiniować, co bardziej jest często kontaktowani użytkownicy. Możecie sobie wpisać użytkownika, ale oczywiście jak już nie jesteście w tej grupie nowo zarejestrowanych użytkowników, którą tutaj widać przez pierwsze 5 postów jesteście tu w tej grupie, dopiero później przechodzicie z zarejestrowanych użytkowników i te wszystkie funkcje wam się uruchamiają. Na ogół z tego się nie korzysta. Najczęściej używaną funkcjonalnością są prywatne wiadomości, tak jak tutaj pokazywałem, i oczywiście pisanie postów i przeglądanie ich oraz zaznaczanie tych, o których chcecie być informowani. W jaki sposób jeszcze obserwować i dodawać zakładki, to co wcześniej wam pokazywałem w ustawieniach, w waszym profilu. No, wejdźmy właśnie tutaj na tą stronę, którą wcześniej żeśmy dali, na ten wątek, który daliśmy post. Tu widać taki przycisk. Jak klikacie to możecie zaobserwować temat, dodać do zakładek, powiadomić o tym temacie, jak się coś nowego wydarzy, no i oczywiście wydrukować. Zobaczymy, wejdziemy teraz jeszcze w inny jakiś wątek. O, na przykład tu też jest bardzo piękny tor, różne tematy poruszane. Zobaczymy,
też zaobserwowany ten temat. Możemy dodać sobie zakładkę. O, dodaliśmy zakładkę. Teraz jak sobie tutaj klikniemy zakładki, to widzicie, że ten tor, czyli te takie najbardziej Was interesujące wątki, możecie sobie dodać do zakładek i wtedy od razu szybko sobie wszystkie przeglądacie lub to, co się Wam tam podobało. Teraz jeszcze raz, jeszcze przejdźmy to obserwowanie danego tematu. No to oczywiście trzeba kliknąć, żeby obserwować ten temat. Pojawia Wam się taki komunikat. Czyli teraz mam i zakładkę, i obserwujemy temat. Czyli będziemy dostawać maile i tutaj powiadomienia. Powiadom o tym temacie. Jak wpisujecie adres e-mail, możecie kogoś powiadomić o jakimś fajnym wątku, wtedy ta osoba dostanie link do tego wątku. Będzie od razu mogła do niego przejść. Czyli przyjaciela, znajomego, rodziny, żony. Wszystko jedno kogo, wpisujecie do adres maila, komentarz i tutaj właśnie jak wyślecie wiadomość, o dany użytkownik, do którego wysłaliście maila, dostanie takie powiadomienie o tym ciekawym temacie. Wydaje mi się, że przeszedłem wszystkie ciekawe cechy, to co się najczęściej używa na forum. Jeśli byście chcieli coś więcej wiedzieć na ten temat, to napiszcie w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie, a w międzyczasie życzę miłego użytkowania forum, jak i również wesołych świąt, ponieważ to taki okres. Może niektórzy z Was pod choinką znajdą tory samochodowe i wtedy zachęcam do poszerzania swojej wiedzy i korzystania z tego hobby na forum torysamochodowe.pl. Do zobaczenia, na razie, hejka!